Witamy wszystkich serdecznie już na kolejnym spotkaniu, na czwartym spotkaniu z Kasią Dot, autorką książki Jesteś marzeniem wszechświata. Witam. Dzisiaj mamy kolejny rozdział, bo już przechodzimy, no już jesteśmy za połową książki i opowiadamy w poprzednich spotkaniach, w poprzednich właśnie naszych tutaj z czytelnikami, spotkaniach i pytaniach omówiłyśmy do rozdziału siódmego, czyli dzisiaj ósmy rozdział. Życie to sekwencja nieustannych narodzin. I dzisiaj właśnie na ten temat porozmawiamy. Witaj, Kasiu. Witaj, witajcie wszyscy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i też zapraszamy do zadawania pytań. Jak będą się też pojawiały tutaj od osób, które będą oglądały później wideo pytania, to Kasia też będzie odpowiadać i zawsze możecie w komentarzach później też napisać swoje pytania. No więc dobrze, to zacznijmy. To bardzo ciekawy, to jest kolejny ciekawy rozdział z książki. Te nasze nieustanne narodziny. Przeczytałam to, potem jak nawet któryś raz przeczytałam to dalej, było to dla mnie też interesujące. Ta istota relacji rodzica z dzieckiem i to, jak się rozwija to porozumienie między nimi. A dla mnie bardzo ciekawa była ta koncepcja tej pępowiny emocjonalnej, tak? I muszę przyznać, że gdy pierwszy raz się z takim terminem gdzieś spotkałam i nigdy nawet w ten sposób nie myślałam o tej relacji i tej pępowinie emocjonalnej. No ale też jakby patrząc na tą relację naszą, jak się rodzimy i później się ta relacja z rodzicem, takim naszym, nie tym wewnętrznym rodzicem, tylko tym naszym opiekunem, jak to się już później rodzi, to też miałam taką trochę refleksję, że to była super książka tak naprawdę dla każdego rodzica, tak? Dla każdego rodzica, żeby w którymś momencie, nawet przed narodzinami dziecka, już miał tą wiedzę. O ile byłoby to łatwiej, tak? Jak mając tak, taką świadomość, prawda? Nawet inaczej by można było podchodzić do dziecka. I dlatego powiedz więcej może, Kasiu, o tym właśnie takim super temacie rodzenia się naszego wewnętrznego dorosłego. Mhm. Dorosłego czy początek. Rodzica? Rodzica. Rodzica, okej. Okay. No tak. No i tej naszej relacji w związku z tym. Tak, tak. Tak, najprościej właśnie zaczynając od takiego najprostszego zobaczenia czy zrozumienia, to jak sobie wyobrazimy dziecko, które przyszło na świat i które jest jeszcze tak fizycznie, ono już jest odłączone od mamy, prawda, już jest przecięta pępowina, co prawda cały czas zależne od opieki dorosłych, ale jakby fizycznie to ciało już jest domknięte, prawda, ono już niczego nie potrzebuje bezpośrednio od innej osoby i tam ta niezależność fizyczna się rozwija, prawda, razem z wiekiem, to już jest naturalny, biologiczny proces. Natomiast rozwija się też ten wewnętrzny świat człowieka, prawda? Tam osobowość, tożsamość, światopogląd, kosmologia, jak to tam zwał, i przekonania na swój temat, czy na temat świata, czy na temat życia i tak dalej. I to potrzebuje wsparcia. To potrzebuje wsparcia. I ja to przynajmniej tak widzę, że taki mały człowiek cały czas jest podłączony do mamy, taty, czy opiekunów, czy kto tam nim się zajmuje, tylko właśnie taką niewidzialną pępowiną emocjonalną, że jakby dziecko, nie mając jeszcze wewnątrz tego własnego wewnętrznego rodzica, który jest w stanie uczynić go niezależnym, jako niezależna jednostka, która już idzie w świat i zajmuje się sobą i potrafi podejmować dorosłe decyzje i tak dalej, to ta struktura cały czas się rozwija w dziecku i tak jak mówi tam nauka, mniej więcej do około tam 20 roku życia te struktury odpowiednie w mózgu się rozwijają tak, że dopiero w tym wieku człowiek może powiedzieć, że jest niezależny wewnętrznie, jeśli rozwój dobrze pójdzie, bo jak nie, to właśnie nie jest. I teraz ta opieka, ta miłość, ta uwaga, wsparcie, to
dziecko dostaje od rodziców nie tylko na poziomie fizycznym, że jest karmione, czy umyte, czy ubrane i tak dalej, ale ten wewnętrzny świat jakby rozwija się poprzez dawanie uwagi, dawanie miłości, dawanie wsparcia, dawanie takiej wewnętrznej opieki, zainteresowania, jakby pomaganie dziecku odkrycia, kim ono jest. I to się dzieje poprzez połączenie emocjonalne, poprzez połączenie właśnie tą pępowiną emocjonalną, jakby tym kanałem, tą drogą, to, co dziecko potrzebuje do rozwoju tego swojego środka, spływa. To jest tak jakby, dosłownie, jak można było powiedzieć, że ta uwaga czy ta miłość to jest jakby takie pożywienie tylko dla tego wewnętrznego świata i to cały czas spływa i spływa i spływa. Dzięki temu dziecko może się czuć wewnętrznie bezpieczne i dzięki temu rozwija jakby swoje wewnętrzne struktury, swój światopogląd, swoją znajomość jakby tego świata, znajomość siebie i tak dalej. I to jednoznacznie jest z rozwojem tej wewnętrznej struktury wewnętrznego rodzica, bo ten wewnętrzny rodzic to jest potem własny zestaw jakby umiejętności, wiedzy, zrozumienia, uważności, obserwacji, regulacji między światem wewnętrznym a światem zewnętrznym. Więc ta wewnętrzna struktura rodzica rozwija się dzięki uwadze, czy dzięki miłości, dzięki wsparciu temu wewnętrznemu ze strony dorosłych. I teraz im bardziej dzieciak już jest niezależny wewnętrznie, już coraz bardziej ma swoje zdanie, coraz bardziej już wie, czego chce, coraz bardziej decyduje jakby o swoim świecie, o swoim życiu, tym ta pępowina emocjonalna ze strony rodziców jest coraz mniej potrzebna i ona powinna w którymś momencie się po prostu odpaść naturalnie, tak jak dzieje się to z tą pępowiną fizyczną w tym pierwszym etapie rozwoju. Natomiast jeżeli są różne jakieś niedomagania czy dysfunkcje emocjonalne w schematach rodzinnych, to jakby dziecko nigdy w takim scenariuszu nie jest do końca dożywione, jeśli tak można powiedzieć. I wychodzi już z domu, bo fizycznie jest dorosły, już może pójść do pracy i sam się utrzymywać, czy założyć rodzinę, ale tam wewnętrznie ciągle są jakieś deficyty, ciągle jakieś braki i ta pępowinka ciągle sobie tam tak wisi i szuka, żeby się do kogoś podłączyć. Bo cały czas jak jest to dziecięce oczekiwanie, że coś ma do mnie spłynąć i coś ma mnie nakarmić i coś ma tam się dopełnić, dlatego mamy tak strasznie dużo właśnie dramatów i nieporozumień w relacjach, czy to bliskich, czy dalszych, bo tam ciągle są te dziecięce oczekiwania. Bo ta pępowinka się nie domknęła nigdy, ona się nie odcięła po prostu. Nie mówiąc już o jakichś relacjach, jakie dorosły człowiek ma ze swoimi rodzicami, powiedzmy, może wzbudzę sprzeciw niektórych, którzy tego słuchają, ale czasami słyszy się, że osoba jest dorosła, ma lat 30, 40, 50, a w dalszym ciągu ma tak zależnościowe relacje z mamą czy z tatą, że po prostu włosy dęba stają na kręgosłupie. To się powszechnie uważa, bo mamy taką bliską relację, bo tak się kochamy, tak się wspieramy, ale jak się popatrzy pod spodem, co tam się dzieje, to włos się jeży na kręgosłupie dosłownie, jak tam ciągle są takie wręcz energetyczne, siamskie jakieś bliźniaki, które się nie rozłączyły. Więc tak w dużym skrócie ten mechanizm wygląda według moich obserwacji. No to powiedz, bo potem też piszesz o tym, że my się tam odłączamy się z tą pępowiną, być może właśnie chodzimy z taką nieodciętą pępowiną emocjonalną. To jak to rozpoznać w życiu właśnie, że mamy taki temat jeszcze do przerobienia, tak? Jakie są skutki takiej tej nieodciętej emocjonalnej pępowinę, czy my możemy to po sobie jakoś rozpoznać? Można. To jest jakby bardzo proste do rozpoznania i może się to odbywać na subtelnym, delikatnym poziomie albo na bardzo dramatycznym poziomie, czyli za każdym razem, kiedy jesteśmy już dorosłymi osobami i mamy oczekiwania w stosunku do innych osób, czy to są najbliższe osoby, czy grupy społeczne i tak dalej, emocjonalne oczekiwania, czyli że mamy takie roszczeniowe, taką postawę świadomą czy nieświadomą, że ktoś ma coś dla nas zrobić i dzięki temu mamy się poczuć lepiej, to w tym momencie podłączamy się pępowiną.
nie, pan powinien. Tu nie chodzi o to, bo tak jak tam w książce jest ten taki rysunek, tylko nie wiem, czy to w tym, to bardzo w tym ciekawe. Może rozdziale, czy przy innym, z tą pokażę. kanapą, tak? Czy Nie, o chciałaś tym, to pokazać? Bo to też to jest też, to ciekawe. jest super, tak, to ten rysunek coś tam rzeczywiście sporo uwagi wzbudza. Nie, tam był taki rysunek, on był wcześniej troszeczkę, że tam człowiek sobie zamówił zieloną kanapę ze sklepu meblowego, a przywieźli mu jakiś fotel, prawda, którego nie zamówił. No, on jest tutaj wzburzony, gdzie jest moja zielona kanapa, prawda? Zamówiłem zieloną kanapę, więc tu nie, chodzi o to, żeby rozróżnić, że jak w tym zewnętrznym świecie są oczywiście oczekiwania, bo jeżeli zawieramy umowę z kimś, no nie powiedzmy, zawieram umowę ze sklepem, daję im pieniądze i mają mi przywieźć zieloną kanapę, a przywożą mi żółty fotel, to absolutnie mam prawo mieć roszczenia, bo umowa była inna, prawda? Oni nie spełnili moich oczekiwań zawartych w umowie i tutaj się domagam, prawda, żeby skorygowali swój błąd. Natomiast tu mówimy o tym wewnętrznym świecie, że ten wewnętrzny świat jest, jakby nie mamy tego wewnętrznego rodzica, on się nie zajmuje tym wewnętrznym światem tego wewnętrznego dziecka i automatycznie oczekujemy, że ktoś na zewnątrz ma się tym zająć i zrobić nam dobrze, nie? Czyli takie roszczeniowe oczekiwanie czy postawa, że inni mają obowiązek traktować mnie dobrze, żebym to ja się dobrze czuł czy czuła. Niby z jakiej racji, nie tak na zdrowy rozsądek. A co to, jestem jakimś centrum wszechświata, jakimś pępkiem wszechświata, który, prawda, i nieważne, przez co ktoś przechodzi przez życie, w tym momencie może ma gorszy dzień albo sam ma jakieś nieuzdrowione traumy i nie jest w stanie mnie traktować w dobry sposób, nie? To już tego nie biorę pod uwagę, nie, prawda? Tylko nie, bo ja jestem tutaj tym trzylatkiem, którego mamusia ma kochać, więc ten człowiek ma mnie dobrze traktować. I już nieważne, co on przeżywa, co jemu się dzieje tego dnia, może jest chory, może go coś boli, a może jest wariatem, nieważne. I wtedy to jest to takie nierealne zupełnie oczekiwanie, to takie roszczeniowe oczekiwanie dziecka w stosunku do rodzica, który no, zawsze powinien dobrze traktować swoje dziecko po tej wewnętrznej stronie. Więc po tym można rozpoznać, że jak ktoś nas uraził, no nie, i poczuliśmy się źle wewnętrznie, och, jak ona mogła mi to powiedzieć, och, jak on mógł mnie tak potraktować, to już jest znak na to, że tam było pod spodem jakieś oczekiwanie, jakieś roszczenie i zostało niespełnione i w tym momencie jest uraza, obraza, krzywda i tak dalej. A w takim zdrowym wykonaniu tego nie powinno być. Już nie powinno być, kiedy jest ta domknięta struktura wewnętrznego rodzica. Jak ona jest zdrowa i domknięta, to powiedzmy, jak ktoś mnie źle traktuje i powie mi jakąś obraźliwą rzecz na przykład, to zdrowa reakcja na to jest, patrzę na tą osobę i szkoda mi jej, że ma taki zły dzień, nie? Po prostu. Widocznie coś się dręczy, coś się męczy, coś się toczy od środka, nie potrafi inaczej, musiała coś wywalić z siebie, akurat spadło tam na moją głowę, ale dlaczego ja mam być obrażona z tego powodu, nie? Przecież to jest nie moje. Czyli, że tam wewnętrzny rodzic spełnia tą funkcję trzymania tego zdrowego dystansu i rozróżnia od tego, co jest czyjeś, a co jest moje, nie? Tak, czyli znowu to przechodzenie na nieswoje podwórko. Dokładnie, to jest jakby fundament, tak, wszystkiego, dokładnie. To jeszcze myślę, że właśnie takim też objawem, tak, tego właśnie takiej tej nieodciętej emocjonalnej pępowiny, to jest to, że my możemy się czuć nie tylko jakby zależni w tych relacjach od innych, ale też, że w ogóle możemy być tak zagubieni, czy jakby boimy się tego życia, że trudno nam tak funkcjonować na co dzień, bo to tak jakbyśmy byli w tym życiu, ale nie do końca je przeżywali. Dokładnie. Dobra uwaga, dokładnie tak to jest. No. Jesteśmy nieobecni, nieprzytomni. Tutaj jeszcze Małgosia napisała, że rysunek w książce jest genialny, genialnie przedstawia też pępowinę bez niemożności połączenia się właśnie, bo tutaj nie ma wtyczek, tak? Tylko są takie. Dokładnie, bo ta wtyczka jest w środku po prostu. Tą pępowinkę trzeba zawrócić i włączyć do tej wtyczki w środku. Tam są takie dokładne dwie dziurki, gdzie to można wsadzić. Dobrze, poproszę Marka, bo ma pytanie, także zapraszam. Tak. Tutaj zastanawiam się nad taką kwestią, bo Łukasia poruszyłaś jakby
taką zewnętrzną, już jakby można powiedzieć troszeczkę wyrażoną, przynajmniej uświadomioną tą roszczeniowość swoją. Natomiast czy też można powiedzieć, że jakby sygnałem o nieodciętej pępowiny jest też ta brak takiej umiejętności zadbania o siebie, taka pasywność totalna, kiedy niekoniecznie jest roszczeniowość tak głośno wyrażona, natomiast jest totalna bierność, brak jakby tego ruchu w kierunku tego, żeby o siebie zadbać, taki klasyczny, głęboki skrypt ofiary, pasywny, który totalnie nie robi nic i no po prostu no... Przepraszam, że żyję i kopnij mnie, jeśli możesz, tylko coś takiego, przesadzam oczywiście, ale... Jasne. Tak, to jest dokładnie to, tylko to jest jakby na takiej głębszej, jeszcze bardziej fundamentalnej warstwie to, o czym mówisz. To nie jest już tylko tam jakaś drobna uraza, bo ktoś krzywo na mnie spojrzał, czy powiedział mi jakąś przykrą rzecz, tylko to jest wręcz jakby postawa życiowa, prawda? To jest tak głęboko to zeszło, ta niemożność podłączenia się do samego siebie, czy połączenia się z samym sobą, że jest bierność, bezradność i takie oczekiwanie, że wszystko jest źle, cały świat jest zły, nie mogę być sobą, nie mogę, nic nie ma sensu, wszystko jest szare, wszystko jest złe, wszystko jest przeciwko mnie. Albo też taka postawa, nie ma prawa jakby podłączać i niczego oczekiwać, nie? To też dość często taka jest, taka dokładnie. Dość okrutna względem siebie postawa, kiedy sobie mówię, nie zasługuje, nie należy mi się. Wtedy też ta jakby nie sięgam po nic, chociaż gdzieś tam świat mógłby chciał być zastawić dla mnie stół, to nic nie sięgnę, bo nic nie poczęstuję się, bo mi się nie należy, nie? Zgadza się, to jest to poczucie winy właśnie, czyli jakby to ta przesunięta odpowiedzialność, prawda? Tak. Czyli jak jest takie, załóżmy, no, świat tutaj wręcz się prosi, jak mówisz, stół zastawiony, prawda? Świat się prosi, no weź, możesz przecież, nie? Nie, bo nie zasługuje. I takie skrajne jakby zamykanie się w sobie. Ale to jest też tak jak ostatnio mówiliśmy w tym ostatnim spotkaniu, może się wydawać takie kontrowersyjne, żeby taką postawę nazywać arogancją czy narcyzmem, ale to można jakby patrząc jakby z takiej dużej perspektywy, to powiedzmy jest tutaj taki wspaniały świat, który zawsze wspiera, który zawsze chce dobrze, który w każdej sekundzie to życie, w naszych ciałach tam są miliardy procesów, miliardy w każdej sekundzie, w każdej komórce, i to nas wspiera, to cały czas chce, żebyśmy tu byli, żebyśmy żyli, żebyśmy się przejawiali, żebyśmy, prawda, żyli swoją pasją i tak dalej, a tutaj przychodzi taka postawa i mówi, a ja nie będę, bo ja wiem lepiej. Znaczy, ja żeby dobrze zrozumieć, to nie jest to, że ktoś sobie świadomie to mówi i taki jest, nie, to jest bardzo unieświadomione, to jest w wielkim uśpieniu, ale tak z perspektywy patrząc, ta potrzeba wyjątkowości, czy też niezintegrowania się ze swoją jedynością i wyjątkowością powoduje takie zwyrodniałe w tym momencie taką postawę wyjątkowości. Ja będę tym wyjątkowym i ja nie przyjmę tego wszystkiego, nie? A z drugiej strony można by powiedzieć jakaś paradoksalna pycha generalnie tutaj, nie? Tak. Nie w niesamowicie dziwnej odmianie, bo... Bardzo dziwnej odmianie, w takiej zakamuflowanej, bo człowiek naprawdę wierzy w to, że jest mu źle. To nie jest to, że on się wywyższa, ale on się wywyższa poprzez poniżanie się po prostu. W tym sensie. Nie, ja nie będę, bo ja jestem kimś innym, nie? Ale to wynika z tego, że tak, no każdy z nas, jak przychodzi na ten świat, jest bardzo unikalny, jest wyjątkowy, jest niepowtarzalny i jeśli gdzieś tam w procesie rozwoju właśnie nie nadejdzie taki moment, że człowiek świadomie to jakby obejmie, weźmie w posiadanie i powie tak, to jestem ja, to jest moje, to ta wyjątkowość, ta jedyność doprowadzi do po pierwsze uczucia samotności, po drugie właśnie do wpadania w takie stany, o jakich mówisz, czy poczucie winy, czy niezasługiwanie, czy niskie poczucie wartości. To jest jakby wyjątkowość przedstawiona w krzywym zwierciadle i w ogóle w jakimś negatywie. Zwyrodniała po prostu, nieobjęta, manifestująca się. Też mi się wydaje, że jakieś głębokie wpływy kulturowo-socjalne, takie można powiedzieć ekonomiczne, też mają na to wpływ, bo wydaje mi się, że no, patrząc po nas, Polaków, tutaj też mamy troszeczkę takiej trochę postawy męczennicy. Niekoniecznie chcemy za pierwszym odruchu chcemy o siebie zadbać, tylko w pierwszej kolejności wyrazić swój żal,
sytuacji, w której się znaleźliśmy i że znowu jesteśmy pokrzywdzeni, ale to tak. Myślę, że to też jest jakoś tak, że to jednak idzie kulturowo, że wielopokoleniowo, też. Że jest to jakiś taki program, który schodzi w dół i nieświadomie po prostu tak. gdzieś tam funkcjonuje, nie? Dokładnie. Na bardzo szerokim polu. Tak, dokładnie tak. I teraz właśnie też jest ważne, jakby mówiąc o tym, żeby sobie zdać sprawę z tego, że kulturowe normy też powstają z tego, że jakby każda jedna indywidualna jednostka to wspiera. I teraz, żeby kulturowe tak. normy się zmieniły, to możemy zrobić tylko poprzez zajrzenie do środka i zmianę, tak. posprzątanie na swoim podwórku. Teraz jak tak, wystarczająco tak. osób to zrobi, to wtedy znowu będzie nowa kulturowa norma, prawda? Więc żeby nie popaść w takie myślenie, znowu w kolejny jakby poziom ofiary, że no tak, to jest genetyczne, to jest kulturowe, to jest pokoleniowe, więc już, no, już nic z tym nie mogę zrobić. Nie? I kolejne się powtarza znowu ta rola ofiary, tej niemocy. I moje życie nie zależy ode mnie, tylko od czegoś, co jest jakieś tam i to ma na mnie wpływ. Ja jestem tego tylko ofiarą. Nie? Tak. Dobra, dzięki. To ja mam jeszcze takie pytanie, tutaj też mi tak się nasunęło troszeczkę. Co moglibyśmy, nie wiem, rodzicowi powiedzieć, kiedy zauważa, że jego dziecko ma taką tendencję właśnie do takiego może bycia przestraszonym w tym życiu, nie wiem, izolowania się. Może niekoniecznie to wynika no, z relacji, no bo niby możemy, nie wiem, założyć, że jest wszystko takie, rodzic jest wspierający, daje uwagę, kocha, tak, ale widzi, że jednak dziecko jest takie lękliwe, można powiedzieć, że od urodzenia, tak? Czy jak gdyby akceptować to w 100%, że takie jest, czy jednak zachęcać do tego, żeby, nie wiem, no coś się zadziało takiego, żeby przełamywał ten swój strach, to znaczy to dziecko przełamywało. Tak, jedno i drugie, czyli na oba pytania jest odpowiedź tak. Czyli, że z jednej strony, jeśli dzieciak, załóżmy, ma taką wrażliwą strukturę wewnętrzną, prawda, i reaguje dość mocno na różne bodźce, to, no to taki jest, prawda? Czyli to, jaki on jest, musi być zaakceptowane, czyli żeby na tym poziomie to było zaakceptowane, czyli to jego wewnętrzne dziecko jest akceptowane wtedy, żeby tego nie odrzucać, nie ośmieszać, nie tępić, czy nie mówić, że to jest złe. Czyli ten poziom jakby, na tym poziomie dbamy o to, że to jest okej, że jest taki. A w tym zewnętrznym świecie jak najbardziej zachęcamy do pokonywania tego w jakikolwiek sposób, czy do, nie wiem, czy jakieś specjalne, nie wiem, techniki podejścia, szkoły, prawda, które biorą pod uwagę takie temperamenty, jeśli tak można powiedzieć, i podchodzą wtedy indywidualnie do takiego dziecka. Więc jak najbardziej, żeby akceptując to, kim dziecko jest, czując to, kim jest, dobrać do niego takie odpowiednie metody działania, żeby tą jego w cudzysłowie słabość obrócić w jakiś zasób w życiu. No to mówimy o takich idealnych warunkach, nie? Myślę, że to też nie jest zawsze właśnie jakby łatwe, tak? No bo dziecko ma jakiś swój też charakter, nie? Tak. Więc czy jakby taka decyzja, tak, w którym kierunku bardziej pójść, czy właśnie tego zachęcania, czy jednak takiej całkowitej akceptacji też może nie doprowadzi do tego, że my w pewien sposób wpłyniemy na to, że on tą taką bierną postawę w jakiś sposób może tam się w nim to, nie wiem, ugruntuje takie, nie wiem, tak sobie teraz po prostu strzelam tak. i się zastanawiam, czy to też... Tak, ale wiesz co, bo zobacz, jak jest ta uważność tego rodzica, jak mówiliśmy tam wcześniej, że miłość to uwaga, prawda, czyli tam, gdzie dziecko się czuje kochane, kiedy jest zauważone i wzięte pod uwagę takie, jakie jest. Jak rodzic naprawdę z uwagą patrzy na to dziecko i nie narzuca mu niczego, tylko widzi, kim ono jest, czy z jakim potencjałem przyszło, to i w tym momencie dobranie jakby odpowiedniej ścieżki, czy pomożenie, odnalezienie temu dziecku odpowiedniej ścieżki z takim potencjałem, jaki ma, to jest tak naprawdę, nie wiem,
przerobienie tak zwanej, co może być postrzegane, słabości właśnie w atut czy w jakąś siłę. Powiedzmy, można z wierzchu pomyśleć, o, jak dziecko jest powiedzmy takie nadwrażliwe, no nie, i to go irytuje, to go denerwuje, czy to go dotyka jakoś i się boi i tak dalej. Okej, okay, no to taki rodzic, prawda, patrzy, dobrze, no jest takie nadwrażliwe dziecko, ma taką dużą wrażliwość, czuje więcej niż przeciętne dziecko, powiedzmy. Jak można to obrócić w coś, co będzie jakby doceniane, prawda? Taka wrażliwość też jest potrzebna w świecie. To nie tylko chodzi o to, żeby były same takie maczomeny chodzące, prawda? Tylko taka wrażliwość jest potrzebna, na to jest miejsce. Więc jak ukierunkować takie dziecko, żeby on obrócił to w siłę, tą nadwrażliwość czy wrażliwość, nie? Czy nie wiem, czy to jakieś artystyczne rzeczy, czy piękne rzeczy, czy jakieś kreatorskie rzeczy, powiedzmy, jeśli dzieciak ma taką, czy nie wiem, może chce zostać szefem kuchni i kreować jakieś przepiękne rzeczy, które później dostaną 5 gwiazdek, prawda, w jakichś tam tych standardach kulinarnych i tak dalej. Więc jak w ten sposób patrzymy, to się okazuje, że nie ma czegoś takiego jak słabość. To jest tylko jakaś chora preferencja, że coś jest mocne, a coś jest słabe i trzeba to odrzucać. No tak, a mając gdyby cały czas tego rodzica takiego wspierającego za sobą, no to cały czas się mimo wszystko wyrabia prawdopodobnie, tak, to poczucie, że zawsze mogę na tą miłość rodzicielską liczyć i ta wewnętrzna relacja z rodzicem własnym, wewnętrznym też ma na czym się opierać już wtedy. Tak mi się też wydaje. Nie? No, dokładnie. No, tutaj jeszcze bym chciała nawiązać do tego, o czym tutaj tak wielkimi literami napisałaś w rozdziale. Miłość dąży do separacji, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Tak. Tak, że czy to nie jest coś, co właśnie my tak przeciwnie do tego, w co my wierzymy, tutaj stawiasz w drugą stronę troszeczkę, tak? W co nas nauczono wierzyć, że to miłość tak łączy i tutaj dzięki temu mamy jak gdyby więcej, a nie mniej, a tutaj piszesz właśnie o tej separacji. I... Tak. Tak, no jak to rozumieć? Właśnie, to jest bardzo, bardzo fajne, żeby bardzo pomocne, żeby to zrozumieć, bo wtedy człowiek naprawdę zaczyna widzieć jakby artyzm całego tego życia, tej przestrzeni, w której jesteśmy, bo jakby sobie na przykład wyobrazić, na razie tak może schematycznie czy obrazowo, zanim przejdziemy do jakichś tam przykładów, że powiedzmy, nie wiem, Coś jest małego, rośnie, już osiąga jakby swój potencjał, już dalej nie może rosnąć, prawda? Więc co, albo się zatrzymuje, umiera, albo co, albo przechodzi na kolejny poziom, gdzie może znowu rosnąć i osiągać jakby kolejny poziom. Więc jakby wszystko w tym systemie naszym tutaj ziemskim w ten sposób wygląda, czyli jak człowiek wzrasta, system wzrasta, czy roślina wzrasta, czy cokolwiek wzrasta i nabiera jakby coraz większych kompetencji, coraz większych możliwości, to w którymś momencie ten pojemnik już jakby nie wytrzymuje i on musi się rozpaść i wchodzi wtedy jakby człowiek czy w ogóle cokolwiek na kolejny poziom, gdzie może zdobywać kolejne kompetencje. Na prostym przykładzie weźmy dziecko, które poszło do, nie wiem, do szkoły i jest w pierwszej klasie, uczy się tam tych pierwszoklasistowskich, prawda, rzeczy i w którymś momencie już osiąga jakby potencjał tej pierwszej klasy, już tutaj nic nie ma więcej do nauczenia, wchodzi na kolejny poziom i wchodzi potem na trzecią klasę i do czwartej klasy i do piątej klasy i na przykład w pierwszej klasie uczył się dodawania 2 plus 2 równa się 4, ale potem jak jest już w tej szóstej klasie, to 2 plus 2 to się wydaje śmieszne, no nie? W tym momencie już na przykład wolałby sobie zrobić mnożenie czy potęgowanie, bo już jakby jest większa możliwość, żeby zrobić to samo, ale na większym poziomie, czyli bo prawda, mnożenie to jest jakby dodawanie tylko skondensowane, powiedzmy. Więc jakby na kolejnym poziomie robisz to samo, ale bardziej
bardziej wydajnie, szybciej, sprawniej, bardziej kompleksowo. I to się na każdym, począwszy od atomowego poziomu po całe systemy, prawda, światowe czy galaktyczne, to się dzieje. Więc to jest jakby cały czas moment rosnę, już nie rosnę, ten etap się zamyka, rodzę się na kolejnym poziomie i rodzę się na kolejnym poziomie i rodzę się na kolejnym poziomie. Czyli w tym sensie, że wracając do tej miłości teraz, że jak załóżmy dzieciak jest na swoim poziomie, załóżmy, nie wiem, pięciolatka i dostaje w tym momencie uwagę od mamy, miłość do mamy i uczy, od mamy i uczy się, załóżmy, prostych rzeczy, jak sobie tam wycinać, załóżmy, wycinać z papieru coś tam i sobie robi wycinankę, och, dla niego to jest wielka zdobycz, prawda? I mógł się tego nauczyć, bo mama dała mu uwagę, czy mu pokazała, jak to się robi, czy pochwaliła go potem, że pięknie zrobił i tak dalej. I tutaj jakby pewne kompetencje w którymś momencie się jakby osiągają swój potencjał i potem już ta wycinanka, powiedzmy, go przestaje interesować, zaczyna już przetwarzać więcej, zaczyna bawić się komputerem, prawda? I tam już sobie robi na tym ekranie dużo bardziej zaawansowane wycinanki tak zwane. I teraz on porzucił jakby, powiedzmy, to wycinanie, bo a, to dla pięciolatków, nie? Teraz już mam 10 lat, to już zajmę się czymś innym. I to jest jakby urodzenie się na kolejnym poziomie, jakby przejście na kolejny poziom, czyli porzucenie tego starego poziomu, porzucenie, bo on już spełnił swoją funkcję. I teraz jeśli ta mama była towarzysząca, pokazywała mu, siedziała z nim, dawała uwagę, pokazywała, jak to się wycina i tak dalej, i on naprawdę osiągnął mistrzostwo w tym, to on jest gotowy, żeby się urodzić jakby już z tego, przejść na kolejny poziom. Czyli jakby ta uwaga, ta miłość mamy, ona doprowadziła do tego, że pewien etap może się domknąć i możemy przejść na kolejny, bardziej zaawansowany, wyższy poziom jakby przetwarzania informacji czy egzystencji w świecie i tak dalej. Więc i to się cały czas dzieje, to się nigdy nie kończy. Aż do samej śmierci idziemy przez ten poziom właśnie, coś się domyka, wchodzimy na kolejny poziom, coś się domyka, wchodzi na kolejny poziom. I teraz, żeby przejść na kolejny poziom, ten pierwszy musi się domknąć. On się domyka wtedy, kiedy tam jest, sprzyjające są warunki, prawda? Czyli wszystko jest odżywione, wszystko jest takie, jak trzeba, czyli powiedzmy jest ta miłość mamy. Czyli ta miłość, to odżywianie uwagą, te warunki odpowiednio stworzone, że dziecko czy system, cokolwiek to jest, mógł dojrzeć na tym poziomie, doprowadza do odseparowania się od tego poziomu. Natomiast jak i wchodzisz jakby z pełnią swoją obecną, wchodzisz na kolejny poziom, gdzie tutaj znowu, wiesz, nabywasz kolejnej pełni, uczysz się, uczysz tam i tak dalej, wiesz, osiągasz jakiś swój znowu poziom i wchodzisz na kolejny poziom. I teraz dlatego miłość prowadzi do separacji, w tym sensie, że miłość, owszem, jest tym połączeniem, załóżmy, mama z dzieckiem ma połączenie przez dobrą miłość, dobrą uwagę, to odżywia to dziecko, karmi to dziecko i jak ono jest już napełnione na tym etapie, to ono jest gotowe, żeby się odseparować od tego, wejść na kolejny poziom. I z tej perspektywy miłość jakby, ona nigdy się nie kończy, ona jakby w obrębie tej miłości tam jest ciąg po prostu napełniania separacji, napełniania separacji, napełniania separacji, tylko problem wynika z tego, że jak my się zatrzymamy na jakimś poziomie i on jest niedopełniony, czyli powiedzmy wychodzimy z domu z taką niedokończoną, z taką nieodciętą pępowiną i tam mamy deficyty i tam mamy braki, to cały czas chcemy wracać do tego samego. Nie jesteśmy gotowi, żeby osiągnąć kolejny poziom jakby rozwoju wewnętrznego i z tej perspektywy nam się źle mówi w tych powszechnych przekonaniach, że jak jest relacja z mamą, czy z tatą, czy z jakimiś bliskimi osobami, to znaczy, że ona ma być taka zależnościowa i do końca życia. Nie, to jest stwierdzenie oparte na traumie. To jest stwierdzenie oparte na niedojrzałości. Tu chodzi o to, że powiedzmy, jak dorosły człowiek już wychodzi z domu, zaczyna swoje własne życie, on w dalszym ciągu ma relację z mamą, z tatą, ale ona musi wejść na inny poziom, na ten dorosły kolejny poziom, który jest już zdrowy dla obu stron. I to, czyli to nie jest, to nie chodzi o to,
że miłość prowadzi do separacji, czyli nagle wszystko zniknęło i tak dalej, tylko do separacji od tego wcześniejszego poziomu po to, żeby móc się połączyć na nowym poziomie, który jest bardziej kompleksowy, bardziej dojrzały. I o to tutaj chodzi, żeby z tej perspektywy to zobaczyć, że miłość prowadzi do separacji tylko po to, żeby doszło do połączenia na lepszym, większym, kompleksowym poziomie. Tutaj też masz taki piękny rysunek właśnie z pomidorkami w książce. Może od razu też będzie widać przez chwilkę. Ciekawy, trochę mi się z Matrixem skośkarzył. Tam jak się byli hodowlani tam właśnie połączeni. Tak. A powiedz, a jak to wygląda już później w takiej relacji pomiędzy parą, tak? Pomiędzy osobami, które mają sobie dawać to miłość, szacunek, tak, te wszystkie takie te jakości, których oczekujemy jakby będąc w relacji z drugą osobą. No to czy jakby dążąc do tej separacji, bo jesteśmy na jakimś etapie w tym związku, to nie dojdziemy do takiego momentu, że zostaniemy sami. Nie wiem, ja jestem sama, ty jesteś sam czy sama i będziemy, no nie będzie takiej jakości, której taką od z tego związku byśmy mogli mieć. Tak, no wiesz, mechanizm jakby ten sam, ale jakby przekładając to na przykład, znaczy tak, po pierwsze w tym pytaniu, wiesz, że wchodzimy w relację i mamy oczekiwania, no i to już jest błąd, już jest mały zgrzyt. Najlepiej wejść w relację bez oczekiwań, z tym, że to nie jest takie proste, dlatego że my naprawdę mamy niepoodcinane pępowiny. Jak tak patrząc na, to nie jest jakaś teoria, jak patrząc jak ludzie się zachowują, jak procesują jakby swoje wnętrze. Naprawdę wchodząc w relację, załóżmy z mężem, czy z żoną, czy z partnerem, czy z partnerką, mamy oczekiwania oparte właśnie na nieodciętych, czy nie do końca odpadniętych z dojrzałości, że tak powiem, pępowin, bo na siłę odcinać też nie ma co. Więc jak ktoś chce wykorzystać, jeśli ktoś rzeczywiście no, ma taką sytuację, że wyszedł z domu i nie jest dojrzały emocjonalnie w 100%, tylko szuka bezpieczeństwa, czy szuka nie wiem, wsparcia, czy miłości, czy czułości, czy uwagi ze strony drugiej osoby, okej, tego się nie da przeskoczyć. Jeśli tak jest, to właśnie tak jest. Tylko pomocne byłoby mieć taką świadomość, że to nie jest właśnie, tak jak tam pisze, celem tego związku. Bo jak ktoś uważa, że celem związku jest to, że ta druga osoba będzie spełniała moje emocjonalne oczekiwania, że jeżeli, że będzie jakby moją mamusią czy tatusiem poświęconym tylko mi, to z góry się naraża na zgrzyty, od małych zgrzytów po wielkie kłótnie, po rozwody i tak dalej. Więc żeby mieć taką świadomość, jak ktoś oczywiście pracuje nad sobą i chce tam sobie dojrzeć w środku, żeby podejść do tej relacji w ten sposób, że jeżeli jest jakaś wewnętrzna emocjonalna reakcja na zachowanie drugiej osoby, och, bo ona załóżmy nie dała mi tego, co mnie było wewnętrznie w tym momencie potrzebne, to żeby uznać to jako moment do nauki samego siebie, żeby przeegzaminować, co tam w środku się zadziało tak naprawdę ze mną, między tą relacją, między wewnętrznym dzieckiem a moim wewnętrznym rodzicem, co tutaj się zadziało. I w ten sposób, jak ludzie wchodzą świadomie w relacje i używają tej relacji do tego, żeby odkrywać siebie i swoje tam jakieś deficyty, to okazuje się, że jakby dzięki temu lustru tej drugiej osoby, jak tam w środku zacznie się układać, harmonizować, wypełniać jakby od środka naturalnie tą swoją własną uwagą, własnym rozpoznaniem siebie, dbaniem o swoje potrzeby wewnętrzne, to nie jest tak, że ta relacja nagle przestanie istnieć. Nie, ona znowu wejdzie na kolejny poziom przetwarzania tego ich połączenia. To już nie będzie takie zależnościowe, bądź moją mamusią, bądź moim tatusiem i masz zawsze mnie wspierać, bo mnie się tak podoba. To jest niedojrzały związek. I tak można, i większość ludzi tak żyje do końca życia, prawda? I okej, w porządku. Ale jak mówimy do tych, którzy są zainteresowani jednak tam gdzieś taką dojrzałością wewnętrzną, że można w ten sposób ten związek wykorzystać. Jak obie strony pracują nad tym, to naprawdę ten związek wejdzie na jakby urodzi się w pewnym momencie już z tej zależności takiej emocjonalnej, takiej o masz spełniać moje oczekiwania, jak nie, to znaczy, że mnie nie kochasz albo jesteś niedobrym mężem czy żoną. No to jest postawa dziecka, nie? Jest postawa dorosłej osoby. I wchodzi to na kolejny poziom i mogą zaczynać na innym poziomie przeżywać tą relację.
na innym poziomie. I tak jak tam w książce też napisałam, że powiedzmy, jak obie osoby pracują nad tym i dochodzą do jakiegoś takiego poziomu, w którym dają zupełną wolność tej drugiej osobie na zasadzie: słuchaj, ty jesteś kim jesteś, ja nie mam żadnych praw do twojej ścieżki. To jest twoja dobra wola, że ty tu jesteś. No nie? Jak chcesz być ze mną, to znaczy, że tego chcesz, dlatego że z jakichś powodów moja osoba czy moje życie wzbogaca cię, czy nie wiem, jak można to jeszcze powiedzieć. I w tym momencie relacja może wejść na taki poziom, że ja, powiedzmy, już nie szukam siebie w tej drugiej osobie, no nie, czyli nie szukam podobieństw w tej drugiej osobie, tylko zaczynam być autentycznie zainteresowana różnicami, czyli coś, co dla mnie jest niewygodne w tej drugiej osobie. I wtedy, jak wiesz, to jest naprawdę inny poziom relacji, ja patrzę, co jest niewygodne dla mnie w tej drugiej osobie, i biorę to jako sygnał, żeby zobaczyć, o co mi w środku chodzi. Jak ja sobie tam coś przerobię, wtedy ta relacja się znowu pogłębia. O, takie słowo. Więc no, każdy wybiera, nie? No tak, jeszcze mam jedno pytanie. Tutaj też zachęcam cały czas do komentarzy. Ja tutaj wrócę jeszcze do tego pytania Ani za moment, ale jak gdyby do tego, co jeszcze przed chwilą powiedziałaś, właśnie, że jeżeli dwie strony tak zaczynają pracować nad tym, ten związek też wchodzi na inny etap, tak, i ta relacja się zmienia, ale a co jest, jak ta relacja, znaczy nie wiem, czy może ten udział tego rozwoju własnego jest zaburzony w tym sensie, że jedna osoba zostaje cały czas tam, tak jak to było na tym początku tego związku, a druga dąży do tego, żeby jednak, no nie wiem, uniezależnić się, można powiedzieć, tak, w tej relacji. Mm-hmm. Jak tutaj sobie poradzić, czy taki związek w ogóle ma szansę potem funkcjonować, bo tak myślę, że to ciężko. Trochę cię tam przycięło, ale chyba mam nadzieję, że dobrze pytanie usłyszałam, czy zrozumiałam, że jeśli jedna osoba tylko idzie w tym kierunku, a druga stoi w miejscu, prawda? Więc doskonałym tego przykładem jest moje małżeństwo. Ja jestem absolutnie nakręcona od 7 roku życia, żeby iść do przodu, iść z tym rozwojem, żadnymi zmianami, żadnymi ulepszeniami i tak dalej, prawda? No, małżeństwo trwa już 11 lat i jakoś trwa. I teraz, co mogę powiedzieć jakby z tego przykładu, że jemu prawdopodobnie jest ciężej niż mnie, jeśli tak mogę powiedzieć, bo jak on świadomie nie podchodzi jakby do tego, co tam się dzieje, to on sobie przerabia to po prostu przez wewnętrzny dramat i ból, ale sobie przerabia. I teraz nieraz się śmiejemy, że on jakby otrzymuje pewne rzeczy przez osmozę, on tak to nazywa, czyli w sensie, że jak ja nad czymś tam pracuję i coś tam się odkryje, coś tam się przerobi i to jest jakby, nawet jak ja o tym nie mówię na głos, to jednak gdzieś jest obecne, prawda, w tej przestrzeni, w tej energii, to jakoś zaczyna mieć na niego wpływ. On tam się pobuntuje trochę, ale za chwilę jakby wskakuje na tą falę. Więc ja podejrzewam, że jemu jest ciężej. Moje pytanie jest, dlaczego on ciągle ze mną jest? Po prostu. Bo jeżeli ja tak ciągle prę do przodu i dla niego to jest trudne i on by chciał może po prostu tak sobie iść tam przez życie i tak sobie po prostu sobie żyć, to czemu on jeszcze ciągle ze mną jest? No widocznie na jakimś poziomie ma z tego korzyści, może sobie nawet z tego sprawy nie zdaje. I na odwrót, no nie, bo teraz jak on jest taką osobą, która jest kompletnym przeciwieństwem w tym temacie i jest tak uparty, że aż można by był złoty medal za to dać, to dla mnie też to jest lekcja, prawda? Jak być z taką osobą, która wybiera swoją ścieżkę i wcale nie chce iść moją ścieżką. Jak tu się w tym odnaleźć? No nie, dla mnie jest bardzo duża informacja i bardzo duża o życiu w ogóle i o tym, jak odnajdywać kolejne jakby tam nieodkryte jeszcze cząstki samej siebie, które się odpalają
w momencie, kiedy on jest, prawda, taki uparty, nie? Więc to jest jakby takie świadome podejście do relacji. Dlaczego ta relacja trwa, to jest dla mnie tajemnicą wszechświata, nie mam zielonego pojęcia, natomiast trwa i pewnie dalej będzie trwała. W każdym razie tutaj właśnie nie ma takich oczekiwań, że ta druga osoba ma być dla mnie, bo ja taka jestem. Ja mam akceptację, że on jest taki uparty i nie chce żadnych zmian. On ma akceptację, że ja lecę do przodu jak petarda z tymi wszystkimi rzeczami i to też jest okej. I tak jak on mówi nieraz, że, no, że ta relacja to trwa dzięki temu, że oboje jesteśmy niezależni na swoich ścieżkach i dajemy sobie pozwolenie, żeby ta druga osoba była na swojej ścieżce. Mm-hmm. I tam jest jakiś taki głębszy po prostu rodzaj szacunku czy respektu dla drugiej osoby. Mm-hmm. I pomimo, że to jest tak strasznie różne i można powiedzieć, no chyba gorszego połączenia w sensie niepasowania takiego na powierzchni, to nie można było sobie znaleźć, ale to nie o to chodzi. Tam po prostu są inne rzeczy. Mm-hmm. Mm-hmm. Myślę, że też bardzo ważne jest to, że po prostu ta druga osoba też widząc, będąc w tej relacji, nie przeszkadza nam. Tak, tak? Dokładnie. Że to jest bardzo, bardzo też ważne. Zgadza się. Czy rzeczywiście zdrowa relacja taka powiedzmy stuprocentowa to jest zero oczekiwań i zero zagrożeń, jak piszesz? Wiesz co, ja bym powiedziała tak, że jak już na tyle pojawia się wewnątrz takiego własnego bezpieczeństwa w stosunku do siebie, do życia, do świata i tak dalej, to, no to generalnie to do tego prowadzi, że kimże ja jestem, żeby chcieć czegoś od niego, no kimże ja jestem, żeby ja nie mam takiej władzy, żeby mówić mu, że on ma inaczej iść swoją ścieżką. No, to jakaś iluzja w którymś momencie się zaczyna być. Ja tak nie mam żadnych praw do ścieżki jakiejś drugiej osoby, czy to jest mój mąż, czy własne dziecko, czy ktokolwiek. Ja nie mam praw do ścieżki tej osoby. Więc takie oddanie właśnie tej pełnej wolności tej osobie jest dla mnie no, kluczem. No. Dobrze, to przeczytam teraz jeszcze pytanie. Mhm. Tak. Zachęcam też tutaj, żebyście pisali i albo zgłaszali się, tak? Jak macie jeszcze pytania do tego. Jak wyjść z roli ofiary bez wiktymizacji, tak? Oskarżania siebie i poczucia winy, że się jest taką ofiarą szukającą zasilania w innych. Świadomość, że bycie ofiarą jest złym wyborem, sama w sobie jest obciążająca. Jak najbardziej, tak. To znaczy tak, jak wyjść z tej roli ofiary? Dwie rzeczy mi tu przychodzą. Po pierwsze, tak w teorii, to trzeba odwrócić tego swojego wewnętrznego rodzica do tego wewnętrznego dziecka i zacząć między nimi nawiązywać relacje, czyli odzyskiwać ten przepływ między tymi dwoma strukturami, ale to tak technicznie mówiąc. Natomiast, żeby coś uwolnić z tego poziomu emocjonalnego, to nie ma innej drogi jak przez czucie. Czyli trzeba odkryć, jakie przekonanie czy jaka trauma stoi za tym przekonaniem, że muszę być ofiarą, na jakimś tam głębszym poziomie oczywiście, i uwolnić to poprzez odczucie tego. Jak człowiek nie poczuje tej emocji, która utknęła i która powoduje, że ten schemat trwa cały czas nieruszony od lat nieraz czy od pokoleń, to nie będzie żadnego efektu. Generalnie naprawdę sprowadzamy się do tego samego schematu, że uciekanie od emocji, czy tłumienie emocji, czy niepozwalanie emocjom, żeby zostały przepuszczone, czy żeby płynęły, jest jakby przyczyną tych wszystkich zaburzeń i tych wszystkich przekonań, bo emocja musi płynąć. Przepływ to jest ruch, to jest również miłość w stosunku do siebie, więc jak jest utknięta jakaś emocja, jest natychmiastowo zablokowana miłość do samego siebie czy do samej siebie i uwolnienie może być dokonane tylko i wyłącznie przez odczucie tego, co utknęło. Czy to jest na mniejszym poziomie, płytszym poziomie, czy bardzo głębokim poziomie, bo poczucie winy jest dość głębokie, tam trzeba trochę sobie zejść jakby w dół siebie i poczuć to poczucie winy, nie uciekać przed tym, nie,
nie tłumić tego. Jeszcze ważne, żeby też wiedzieć, jak człowiek pracuje nad sobą, że jakby w przyrodzie nie ma pomyłek, że jeżeli ktoś, powiedzmy, ma taką postawę gdzieś tam podświadomie zakodowaną, że jestem ofiarą, czy nie zasługuję na coś, bo jestem, nie wiem, taka zła, taka straszna, taka niegodna, taka niedobra, czy cokolwiek tam jest, to mówiąc, że w naturze nie ma pomyłek, tam gdzieś musi być bardzo głęboko zakodowane przekonanie, że pomimo, że mam tą dysfunkcyjną postawę, to w jakiś sposób głęboko wierzę, że to jest lepsze niż alternatywa. I teraz na tym logicznym na wierzchu poziomie to się może wydawać zupełnie bez sensu, bo no jak to, przecież chcę, żeby mi było dobrze, chcę się czuć tak jak moja sąsiadka, która jest tam zawsze szczęśliwa, uśmiechnięta, wszystko jej się układa. Ja naprawdę tego chcę, no nie? Więc jak mówimy o tym, że tam pod spodem jest jakaś korzyść z tego, żeby siedzieć w tym dole tego poczucia winy, to się to na logikę to wydaje absolutnie złe, wręcz może nawet krzywdzące, prawda, czy dodatkowo jeszcze obwiniające, ale nie, jak tam się schodzi poniżej, tam się okazuje, że głęboko gdzieś tam w tej skrzyni biegów jest jakieś przekonanie bardzo głębokie, które powoduje, że system uważa, że bycie w tym dole tej roli ofiary jest korzystniejsze niż alternatywa. I jak się to odkryje, to nieraz jest bardzo wyzwalające, plus jeszcze jak tam się zrobi jakieś ćwiczenia, czy uwolni te emocje w jakiś tam sposób, to dopiero wtedy można jakby z tego wyjść. System musi się przekonać, że ta alternatywa, która w tym logicznym umyśle, w tym obserwując na przykład szczęśliwą sąsiadkę, że jest atrakcyjna, że ona jest naprawdę bezpieczna, że jest naprawdę lepsza. No to jest podświadomość, no tam są potężne rzeczy poukrywane, które rządzą naszym samopoczuciem i zachowaniem. No ale właśnie, to jest bo zawsze to już są perfekcyjne, tam nie ma pomyłek. Mhm. Bo właśnie zawsze coś będzie nas blokowało wtedy, tak? To potrzeba zostania w tym konkretnym miejscu, tak? Czy właśnie to korzyść z tego, że mamy tam pewnie gdzieś z wcześniejszych etapów, tak? Jakieś traum, rzeczy, które nas trzymają w tym miejscu. Mhm. Okej, dobrze, to tu jeszcze oddajemy głos Markowi w takim razie. Pytanie. Znaczy, no to może nie pytanie, tak bardziej chciałem się podzielić, bo też fajny taki temat, mocno ze mną rezonuje ta miłość. Ja tak też troszeczkę patrzę na to z pozycji, miłość w pozycji ego, czyli taka troszeczkę zawłaszczający sposób, taki przytulania do siebie i wymiany takiej, tak? To jest jedna, jakby można powiedzieć, definicja i ona jest chyba taka najbardziej dla nas współcześnie taka żywa, popularna, tak w ten sposób żyjemy, czyli miłość, jaki rodzaj wymiany między sobą i też miłość z pozycji, powiedziałbym tak symbolicznie, dorosłego, która jest totalnie akceptująca, przyzwalająca, która niczego nie chce jakby ograniczyć, tylko jakby ma tendencję do powiększania, tak? Do rozrastania, do dzielenia się, tak? Czyli taka miłość jakby ego, która mówi, żeby mieć więcej, to trzeba zabierać i to się ciągnąć, a miłość z pozycji dorosłego, która mówi, żeby mieć więcej, trzeba się dzielić na przykład, tak? W tym ujęciu. I mamy takie dwa poziomy jakby. No i ten dolny też z pozycji ego, to trudno troszeczkę jakby miłością nazwać, bo jeśli ta u góry jest prawdziwa, to ten na dole jest jakąś taką rzeczką hybrydą oszukaną. Gdzieś się udało nam wkręcić w jakiś taki schemat, chyba mi się wydaje. Ona jakby ta ego pozycja to jest taka jakby trochę pochodzi też, jest jakby taką hybrydą dziecięcej tej takiej miłości, tak, która ona jest skonstruowana na tym, że ona musi sięgać do tego rodzica i prosić jakby. I to jest bardzo naturalne i tylko tak jak powiedziałaś, z tego domknięty etap powoduje to, że wchodzimy wyżej, dochodzi do pewnego tak zwanego poziomu autonomii, gdzie jesteśmy już gotowi,
totalnie z pozycji wolności pójść dalej i jakby i znowu wchodzić na kolejny szczebelek, tak. Też pomieszając się, rozrastamy się coraz dalej. Tak, tak. Ale wiesz co, to fajny też taki, właśnie taka uwaga, bo można naprawdę zobaczyć, że ten schemat jest fundamentalny i działa dosłownie w każdej dziedzinie naszego życia. Nawet najprostszy, trywialny przykład, powiedzmy, nie wiem, człowiek wybiera się na studia, prawda, załóżmy, że chce zostać lekarzem, nie, i chodzi na te studia i w tym okresie rozwoju, czyli jest tym dzieckiem, nie, jak chodzi na studia i się uczy, znaczy dzieckiem w sensie bycia lekarzem, nie, to on wtedy jest taką małą pijawką, no nie, bo wchłania i chodzi do tych profesorów i zdobywa tą wiedzę i napełnia ten pojemnik w środku i napełnia. W momencie, jak to się domknie w którymś momencie, bo dostał dyplom, odbył praktyki, dopiero wtedy może iść i dawać. Jak tak, zacznie tak, być tak. lekarzem na pierwszym roku studiów, to pozabija ludzi po prostu. Tak. To jest na każdym poziomie w ten sposób, że coś się napełnia, domyka i potem zaczyna się kolejny etap, czyli jakby się urodził, odseparował, bo już się napełnił, już tam pojemnik więcej nie przyjmuje, wchodzi na kolejny poziom i teraz może sobie zrobić jakąś specjalizację albo rozwinie się jeszcze w jakichś dodatkowych dziedzinach i jakby dalej znowu się napełnia. A przedwcześnie, jak to jest zrobione, dlatego jest tyle dramatów. I teraz, dlatego mówię, jest taki dysonans między tym, że powiedzmy człowiek już wychodzi z domu, bo fizycznie jest dorosły i już pokończył szkołę i zaczyna się sam utrzymywać, ale w środku tam ciągle jest niedopełnienie, tam ciągle potrzeba, bo załóżmy były te deficyty po tej miłości czy tej uwagi w domu czy w dzieciństwie i to jest ten dysonans, bo z jednej strony ktoś jest dorosły, a z drugiej strony w środku jest dzieckiem i niby tu już po dorosłemu chce dawać, bo już może na przykład, nie wiem, założyć fundację charytatywną czy coś tam i już może jakby dawać na tym dorosłym takim zewnętrznym poziomie, a tam w środku za tym stoi po prostu zrozpaczone dziecko, którego motywacją jest, że założę sobie taką fundację, bo poprzez to, że będę dawać i widzieć, jak inni to biorą, to będę mieć kontrolę i będę się czuć potrzebna, nie? I to wcale nie jest bezinteresowne w ogóle. Tak. Bo tam nie domknięte. Bo znowuż to motywacja jest to takie z pozycji ego, tak? Czyli jak zdobyć to, tak? No to użyję takiego mechanizmu, żeby zdobyć coś tam dla siebie. Więc ta miłość, tak jak tych wyższych poziomów, ona się rozprzestrzenia. Fajnie to, o czym dużo wspominałaś o tym partnerstwie, to Byron Katie, jeśli można tutaj zasugerować, ona świetnie o tym opowiada, jak ona ma stosunek do tego właśnie, do swojego męża, partnera i mówi, że kiedy on już takie słynne jest jej powiedzenie, kiedy znalazłby sobie kochankę, to ucieszyłaby się, że jest szczęśliwy, że znalazł swoją drogę w życiu i jakby... powiedziała, bądź szczęśliwy, to jest dla mnie fantastyczna informacja, tak? Ale to jest totalnie odklejone od naszej rzeczywistości. To jest zupełnie, i to są inne jakieś tam pułapy i dla wielu mogą być totalnie jakieś takie odleciane, niezrozumiane, ale jak się tą istotę miłości dotknie, poczuje troszeczkę, to faktycznie zaczyna to tak wyglądać, że przecież ja pomieszając, trzymając mocno, twardo kogoś za ubranie, za mankiety, ja nic dobrego nie stworzę z tego, tak? Nic to nie może być. Poza oporem i powiedzmy takim poczuciem przygniecenia, tak? Tak. Zobacz na przykład z poziomu dziecka, kiedy dziecko jest jeszcze takim małym egoistą, znaczy w tym pozytywnym sensie, że jakby potrzebuje naprawdę być w centrum wszechświata swoich rodziców, to u niego ta miłość jest... też taka zazdrosna, jak na przykład nieraz się słyszy w terapii, jak powiedzmy jest tam sobie tam, nie wiem, 5-6-latka czy latek i urodziło się młodsze rodzeństwo, nie? I nagle uwaga się przekierowuje trochę na to młodsze dziecko, jaki straszny dramat jest, zazdrość, rozpad na kawałki, bo jest ten lęk, że jak nie dostanę tego pożywienia wewnętrznego, to nie przeżyję. I to potem ta sama zazdrość w relacjach dorosłych się pojawia. Tutaj jak mówisz Byron Katie, to już jest taka skrajność, no nie? Ale jak to jest ciągle na takim dziecięcym poziomie, to nieraz są takie absurdy, że jest małżeństwo, czy jest relacja i powiedzmy, nie wiem, facet sobie chce wyjść z kolegami na piwo w sobotę wieczorem po pracy, a żona siedzi w domu i po prostu rwie włosy z głowy, bo ma takie sceny zazdrości w sobie, że jak on śmie spędzać czas z kolegami, a nie z sobą, a nie ze mną, nie? Przecież to ja jestem. No ale to jest typowy trzylatek, no po prostu. Tak. Który dla niego to jest normalne, w dorosłym wieku to już jest dysfunkcyjne. Tak samo jeszcze a propos dziecka,
z tą miłością. No nie, jak sobie pomyślicie o dziecku, które ma załóżmy tam 5 lat i dopiero się uczy, na czym polega to wszystko, i załóżmy zrobiło coś, bo chciało zadowolić mamę, czyli na przykład, nie wiem, umył szklankę, czy narysował rysunek i idzie do tej mamy i daje to mamie w oferowaniu, to jest bardzo egoistyczne, bo intencja u takiego małego dziecka to nie jest to, że ja myślę o tobie i wzbogacam twoje życie, tylko jak ja to daję, a ty przyjmujesz to, to ja jestem w kontroli, nie? Ja mam nad tobą władzę w tym momencie, bo dawanie jest formą kontroli w pewnym sensie. Więc to są takie subtelności i jak ktoś tak się zastanawia głębiej nad tym, to zobaczy to w którymś momencie w swoim dorosłym życiu, jaką intencję ma za tym. Zresztą o tych ukrytych intencjach pewnie później będzie, bo to jest w ogóle najbardziej chyba fascynująca rzecz na świecie. Tak. Fajnie, dzięki. Jeszcze jedna rzecz mi taka też przy okazji przyszła, się przypomniała w zasadzie. Kiedyś miałam taką sytuację ze swoim jednym z ukochanych kotów, który sobie wyszedł na taką dłuższą wycieczkę gdzieś dalej, on nie wracał przez kilka dni, a już cała tam nerwach, czyli on tam się zapodział, ale jakby w którymś momencie pamiętam, że przyszła taka do mnie też głęboka refleksja, która mnie tak bardzo też dotknęła i to się wiąże z tym, co też mówiłaś przed chwilą, że jakie my mamy tak naprawdę prawo do tego, żeby się przywiązywać do, nie wiem, do zwierzęcia czy do człowieka, bo wtedy znowu jakby zabieramy mu tą część tej wolności takiej, no bo nie wiem, oczekując, że to właśnie to zwierzę, czy to ten, nie wiem, ta osoba, która będzie z nami zawsze, no to znowu wchodzę na coś, co nie do mnie też do końca należy, tak, prawda? Dokładnie, dokładnie. Wczoraj właśnie z tą terapeutką, z którą tam przygotowujemy ten warsztat i tak dalej, spotkałyśmy się i tam ponurkowałyśmy trochę w przestrzeniach świadomości, jeśli tak można powiedzieć, i w którymś momencie jak już tam się schodzi na takie naprawdę bardzo delikatne niuansiki tego, jak to jest wszystko skonstruowane, i tak się wyraźnie pojawiło, że chęć, chcenie pomagania komuś jest aktem przemocy, dosłownie. I teraz na takim normalnym poziomie to się wydaje absurdnie. Kobietę chyba powaliło, jak ona może mówić takie rzeczy, przecież pomaganie to jest taką ludzką rzeczą. Tak, pomaganie samo w sobie jest ludzką rzeczą i normalny człowiek chętnie to robi, tylko chcenie pomagania komuś to już jest egoistyczny akt. Nie to, że ja pomagam komuś, bo załóżmy jest taka okazja, jak ktoś mnie prosi, tylko ja mam potrzebę, żeby komuś pomagać, to już jest przekroczenie granicy innych osób. To już w samym założeniu, w fundamencie jest przemocą. No i znowu też może być rekompensatą, nie wiem, niskiego poczucia wartości. Tak? Na przykład. No, kolejny gdzieś temat. To jeszcze ode mnie jakby ostatnia rzecz, o której ty piszesz pod koniec tego rozdziału, czyli o jeszcze jednych narodzinach. Myślę, że to jest taki moment, który, jak się domyślam, znany jest chyba nielicznym osobom. Pewnie tak. I bardzo ciekawa nie wiem, koncepcja śmierci wewnętrznej, kiedy umierają wszystkie przywiązania, umierają wszelkie relacje, wszystkie wartości, to co ważne, wszystko, co znane, tak? Taka cała podstawa dotychczasowego życia. Co tutaj byś jeszcze powiedziała na ten temat? To ciekawe. Wiesz, co ja bym powiedziała, że takim dobrym przykładem tego jest właśnie Byron Katie, no nie? Której wszystko w środku umarło i się urodziła na nowo, zupełnie jako nowa osoba niezależna i nie chcąca niczego od świata, ani od samej siebie. Ja mam takie poczucie, że to jest jedno właśnie z najtrudniejszych narodzin, bo odklejenie się od samego siebie, swoich przekonań, swoich racji, swoich ukształtowanych, nie wiem, całych światopoglądów, czy kosmologii, czy jakichś pokoleniowych, czy kulturowych, żeby to puścić, to jest naprawdę wielki wyczyn. To się może na logikę wydawać, no okej, fajnie, puszczę sobie, ale kiedy przychodzi do tego, żeby to poczuć i to puścić, to się okazuje, że tam się cały instynkt ochrony przed śmiercią włącza, bo jakby odpuszczenie tej własnej tożsamości czy tej osobowości, czy no, tożsamości, może to jest takie lepsze słowo, to dla ego jest śmiercią, tak jak dla ciała śmierć fizyczna jest śmiercią i tam każda komórka się przed tym broni i od tego ucieka i tego nie chce i jest 1000 różnych mechanizmów, żeby zapobiegać śmierci.
Więc wiemy, jaki to jest silny instynkt, kiedy staje nam śmierć w oczach. Znaczy, może wiemy, a może sobie wyobrażamy, jak mamy naprawdę śmierć w oczach, jaki to jest mocny instynkt, żeby zrobić wszystko, żeby tylko do tego nie dopuścić, do tej śmierci, prawda? Więc można sobie przenieść teraz to na poziom tej wewnętrznej jakby struktury tego ego czy tej tożsamości. Kiedy chcemy odpuścić to, to jest autentycznie, włącza się instynkt ochrony przed śmiercią. My nie chcemy tego puścić na tym najgłębszym poziomie. Mimo że logicznie wiemy, że byłoby fajnie. O, byłabym taka wolna jak Byron Katie. O, chcę być taka jak Byron Katie. Okej. Schodzimy tam na tam, a tam wszystkimi pazurami i prawda, bronimy się przed tym, żeby tylko tego nie puścić. Dlatego jak mówisz, to niektórym się udaje, w większości to się nie udaje. Znaczy większość może nawet w ogóle nie dąży do tego. Może nie to, że się nie udaje, bo jak ktoś już naprawdę chce, to w końcu mu się uda. I to jest głębokie, bardzo głębokie przeżycie. Ale jak przynajmniej częściowo albo w jakiejś większej mierze to się uda zrobić, to tam jest takie poczucie, że rzeczywiście jakby się człowiek rodził z samego siebie, czyli z całej tej wewnętrznej konstrukcji, która jest jakby taką matką, która podtrzymuje to ego przy życiu i dzięki temu istnieje. Tak, jak się rodzisz z tego, wychodzisz jakby z tego, jesteś takim świeżaczkiem i tamta struktura umiera, tamta struktura rzeczywiście umiera, ale no, według tego samego schematu otwiera się nowy poziom jakby doświadczania, przeżywania życia i połączenia jakby na nowym poziomie z tym życiem, prawda? Tylko teraz jakby już na bardziej takim kompleksowym poziomie jest połączenie z tym życiem. To jest droga dla wytrwałych, naprawdę. Mhm. Podejrzewam też, że wtedy się mogą włączyć różne jeszcze inne zdolności, o których nawet nie marzyliśmy, że mieliśmy. Różnego rodzaju zdolności, czy jakieś wewnętrzne, czy zewnętrzne. No. Na pewno nie jest to takie, że hop, siup i teraz sobie zdecyduję i już jestem po drugiej stronie. Zresztą jeszcze tak powiem, a propos Byron Katie czy Eckharta Tollego, bo oni oboje mają takie podobne historie, że nagle się obudzili po drugiej stronie jakby tego wszystkiego, ale jak pamiętacie, oni oboje byli na dnie egzystencji, oni oboje byli bliscy samobójstwa, oni oboje odpuścili wszystko w tej depresji na zasadzie: już mnie nic nie obchodzi, już nic nie chcę, nawet chcę, żeby się moje życie skończyło. Jakieś przekliknięcie w tym momencie nastąpiło i się otworzył cały nowy świat. To też była jakby taka śmierć wewnętrzna poprzez: jestem w tak wielkiej depresji, że odrzucam wszystko, nie chcę już niczego, mam to gdzieś, nie? Niech umrę. I to wtedy następuje. Ja w ogóle mówię, że depresja to jest najbliższym stanem do przejścia na drugą stronę tego wszystkiego. Tylko jak się ktoś zawiesi na tym, to po prostu to trwa i latami. Ale no, najczęściej nie widzi jakby tej możliwości, prawda? Tylko w innym to kierunku idzie. Jeżeli o mnie chodzi, to ja już, moi drodzy, nie mam pytań do Kasi, a jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to ostatni moment, zapraszamy. Czy może ktoś chciałby się zgłosić, ale nie, to jeszcze może napisać. Też przed nami jeszcze też przypomnę dwa spotkania, tak, piąte i szóste. Przypomnę, że za dwa tygodnie, tak, bo za dwa tygodnie będziemy rozmawiać o jedności. Także Kasiu, ja Ci dziękuję bardzo w takim razie za to kolejne spotkanie. I my się widzimy, tutaj też zapraszam wszystkie osoby, które są, które miałyby ochotę jakby też od nowa dołączyć, to cały czas można się zapisać. Jak ktoś jeszcze się nie zapisał, to linka znajdzie w opisie do naszych spotkań, a jak nie, no to później oczywiście można obejrzeć nagranie. Także jeszcze raz dziękuję. No, dzięki wszystkim za zapytanie i za przybycie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.